Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przeczytaj Księgę Jeremiasza, 51 rozdział i Księgę Psalmów, 33 rozdział. Jeremiasza, 51 rozdział, wiersz 15-16. Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumem rozprostarł niebiosa. Gdy on wyda swój głos, to szumią wody na niebie. Obłoki wznoszą się od krańców ziemi. On tworzy błyskawice na deszcz i wyprowadza wiatr ze swoich komór. Jeszcze Księga Psalmów. 33 psalm i werset 6 i 9. 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko Jego. On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Jaka inna cecha Boga oprócz mądrości jest wymieniona w kontekście stwarzania? Jak cecha ta wyraża się w dziele stworzenia? Co ważniejsze, jakie wnioski dla nas płyną z tej prawdy? Choć nie wiemy, w jaki sposób Najwyższy stwarzał Wszechświat, objawiono nam, że dokonał on tego przez swoje potężne słowo. Cała energia we wszystkich częściach Wszechświata ma swe źródło w Słowie Bożym. Cała energia skupiona we wszystkich źródłach pochodzi z mocy Boga. Prawdopodobnie najwięcej energii zawierają same atomy. Z podziwem i lękiem, i słusznie, myślimy o mocy broni nuklearnej, w której niewielka ilość materii ulega przemianie wyzwalającej ogromną energię. Uczeni mówią nam, że cała materia zawiera niepojętą energię. Jeśli niewielka ilość materii jest w stanie dostarczyć tak ogromnej energii w wyniku reakcji jądrowej, możemy sobie jedynie wyobrazić, jakie zasoby energii zawartej w całej materii naszej planety są. A przecież to jest nadal nic w porównaniu z niezmierzoną materią całego Wszechświata. Wyobraź sobie teraz, jakiej mocy użył Pan, powołując Wszechświat do istnienia. Wielu uczonych twierdzi, że Wszechświat może dokonać w stworzeniu jedynie tego, na co pozwalają mu prawa przyrody. Ale ten pogląd jest niezgodny z Biblią. Stwórca nie jest ograniczony prawami przyrody. On je ustanawia. Mocą Bożą nie zawsze, moc Boża nie zawsze działa zgodnie ze wzorcami, które nazywamy prawami przyrody. Na przykład jedno z fundamentalnych praw przyrody jest zasada zachowania materii i energii. Prawo to zakłada, że suma energii i materii we Wszechświecie pozostaje stała, a jednak Wszechświat mógł zaistnieć z niczego bez naruszenia tego prawa. Zatem stwórcze Słowo Boże nie jest ograniczone prawami naukowymi. Pan ma władzę nad swoim stworzeniem i nic nie ogranicza Jego woli. Zastanów się nad rozmiarami Wszechświata. Pomyśl o niepojętej mocy potrzebnej do jego utrzymania. Pomyśl, że Bóg, który posiada taką moc, nie tylko nas kocha, a także stał się człowiekiem i w osobie Jezusa umarł za nas. Jak możesz nauczyć się czerpać nadzieję z tej zdumiewającej prawdy? Dziękuję.